Kochani, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy z wami dzisiaj. Tak jak słyszeliście, chociaż nie wiem, czy to było powiedziane, ale ja jestem Krzyś, to jest Maja. I jakbyście później ze mną chcieli gadać, to nie mówcie do mnie na pan, ani na Krzysztof, ani na Krzysiek, tylko Krzyś, Krzysiu. Tak No, lubię. do mnie też. Do ciebie też Krzysiu? Do mnie też po imieniu. Nie, no śmieję się, żono. I przyjechaliśmy do Was podzielić się świadectwem tego, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu. Co do pewnego momentu jest jakby oddzielnie, dlatego że no, nie znamy się od urodzenia, znamy się od 2015 roku, prawda, żono? I to jest ciekawe, że pomimo tego, że mamy totalnie odmienne backgroundy, czyli mamy totalnie inną historię życia, historię rodziny, nasze rodziny totalnie inaczej wyglądały, totalnie inaczej się zachowywały. Były no, w innym duchu zupełnie, to te momenty przełomowe dla obojga z nas, przełomowe w relacji z Bogiem, były właśnie w tym samym czasie w zasadzie, czyli w 2014 roku. Czy to jest prawda, żono? Trochę mów, wiesz. Aha, dobrze, tutaj Idzi trochę mąci, więc muszę ten. To jest w ogóle Idzi. Przyjechaliśmy tu z trójką dzieci. Gdzieś zobaczycie naszą Różę i Jazona. Nasze dzieci mają dziwne imiona. Ale gdybym miał opowiadać, dlaczego mają takie imiona, to bym musiał tu godzinę kolejną siedzieć, a tyle nie mamy czasu, no bo pewnie będziecie głodni. Więc zaczynając od początku, często w świadectwach, między innymi na przykład w świadectwach w moim podcaście na Werandzie Podcast jest taka formuła, nie chcę mówić magiczna, ale taka formuła nawracająca, powracająca nieustannie. I ta formuła brzmi: zostałem wychowany w tradycyjnej katolickiej rodzinie. Otóż jeśli o mnie chodzi, to tak nie było. Dlatego, że moi rodzice, ja nie mam doświadczenia, żeby oni kiedykolwiek chodzili do kościoła, z różnych powodów. Moja mama była wierząca, ale no niestety to pójście do kościoła nie pykło. Nie pykło w jej życiu. Tu nie będę w to wchodził. Mój tata natomiast po prostu nie chodził do kościoła. I pomimo tego otrzymałem coś takiego, co mądre książki, między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego, nazywa łaską wiary. Więc otrzymałem łaskę wiary. Pamiętam, jak miałem 4 lata, to leżałem na łóżku i myślałem sobie o tym, jaki wszechświat jest ogromny, a w konsekwencji tej myśli myślałem też o tym, który ten wszechświat stworzył. Wtedy akurat to mnie trochę przytłaczało, ale no dlatego, że jeszcze nie doświadczyłem tego spotkania z Panem Jezusem, które totalnie mnie zmieniło, ale to dużo, dużo później. Oprócz tej łaski wiary otrzymałem też coś takiego akurat od babci i od mojej mamy, czyli paciorek. Znacie paciorek? U was się mówi, czy nie? Tak? U nas się mówiło paciorek, siusiu i spać. Tak się mówiło, tak kulturowo, że tak powiem, w ramach, nie wiem, koledzy słyszałem, jak tak mówią ich mamy i tak dalej. I też to zaczerpnąłem. Dlatego, że od kiedy pamiętam, to odmawiam pacierz. I wiecie, to jest bardzo dziwne połączenie, bo z jednej strony moja rodzina za bardzo nie chodziła do kościoła, przynajmniej moi rodzice, a z drugiej strony byłem nauczony paciorka i odmawiałem go codziennie wieczorem. I tak mi zostało do dzisiaj. Moja żona czasami się śmieje, że jestem zniewolony tym paciorkiem, dlatego że tak, to jest, jak ty to nazywasz? Że co to jest? Że muszę odmówić wieczorem ten paciorek, to co to jest? Taki imperatyw, tak, dobrze, ale to jest zbyt mądre słowo dzisiaj chyba. No taki, wiecie, przymus odczuwam, żeby po prostu się pomodlić przed snem. I tak było zawsze, nie? I później, kiedy ta historia się rozwijała, a wychowywałem się na osiedlu i na tym osiedlu różne rzeczy były, do różnych rzeczy były dostępy. Jednocześnie ja miałem bardzo dużo luzu jako dziecko. Wiecie, jak tutaj moja córka lata, ona ma 6 lat teraz. To ja w wieku 6 lat potrafiłem wracać do domu o północy, nie? Z dworu. Dzisiaj, jak tak patrzę na nasze dzieci, to sobie nie wyobrażam, że ja bym mógł im tak pozwolić. No ale tak było w moim życiu. I bardzo wcześnie zauważyłem w sobie, oprócz, wiecie, tych trudnych wszystkich sytuacji, bo w moim domu był alkohol, mój tata był alkoholikiem, potem z mamą się rozeszli, jak miałem 7 lat. Bardzo szybko zauważyłem, że jest we mnie coś takiego, co nazywałem i nazywam do dzisiaj wielką pustką. I ta wielka pustka, no, rozpanoszyła się w moim sercu na wiele lat w zasadzie.
I bardzo szybko chciałem tą pustkę zapełnić, bo wiedziałem, że no, musi być coś, co tą pustkę może wypełnić, nie? No ale odwróciłem się od chodzenia do kościoła sam z siebie, bo tutaj to, co jest ważne, moi rodzice nie chodzili, ale moja mama mnie posyłała do kościoła. Ja w wieku około 8-9 lat zacząłem tak już, niby chodziłem, ale tak naprawdę szedłem gdzieś tam na plac zabaw, szedłem gdzieś tam do kolegi, zacząłem ściemniać, więc dużo kłamstwa się wkradło też w życie, które to kłamstwo no, przez wiele lat trwało, różnorakie kłamstwa. I bardzo szybko też zauważyłem, że no, ta pustka domaga się jakiegoś zapełnienia, więc szukałem tych możliwości zapełnienia tej pustki. I to sprawiło, że w wieku 11 lat pierwszy raz sięgnąłem po alkohol, zacząłem od wódki. W wieku 12 lat pierwszy raz sięgnąłem po narkotyki, zacząłem od marihuany. I to były takie dwie rzeczy, które przez wiele lat mi towarzyszyły, choć nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale no, totalnie wpadłem, jak śliwka w kompot. I pomimo tego, że ten paciorek był w moim życiu, no to ta wiara, ona ulegała degradacji. Od takiej dziecięcej relacji z Bogiem, szczerej, serce do serca, przeszedłem w taką relację pełną lęku, pełną bólu też, pełną roszczeń, pełną też takiej dwulicowości, można powiedzieć. Bo z jednej strony żyłem po swojemu i robiłem, co chciałem, a z drugiej strony modliłem się o różne dobre rzeczy, które paradoksalnie otrzymywałem, bo modliłem się o wiecie, o takie typowe rzeczy dla nastolatka, czyli tam, żebym zdał z klasy do klasy, żebym miał jakąś dziewczynę, żebym coś tam, żebym schudł na pewnym etapie, bo na pewnym etapie bardzo przytyłem, więc modliłem się, żebym schudł i w końcu schudłem 20 parę kilo przez pół roku. Nie to, żeby sam z siebie, że tak nagle, nie, ale po prostu zacząłem trenować. I tak zacząłem widzieć w swoim życiu różne momenty, że jestem takim człowiekiem, który albo robi na 100%, albo wcale. I jak grałem w gry MMO, no to grałem na 100%, czyli potrafiłem, no rekord mam 40 godzin przed komputerem, tylko z przerwami na wiadome czynności. Jak zacząłem trenować właśnie jakiekolwiek sporty, no to na basen chodziłem codziennie. Później MMA trenowałem do nawet 12 razy w tygodniu, wstając rano i idąc przed lekcjami na trening z trenerem. Więc zauważyłem w sobie taką cechę, że jak w coś wchodzę, to na 100%. No i później jak już rozkręciło się to, ten temat z alkoholem, narkotykami, to tak samo było, że jak wchodziłem na imprezę, no to budziłem się w łóżku po 5 minutach. Bo no, to tak zwana amnezja, nie? Więc wszystko, co było do wypicia, to piłem, wszystko, co było do wzięcia, to brałem. I tak zagubiony w tym stanie trwałem przez wiele, wiele lat, ale Bóg o mnie zawsze walczył. Bóg zawsze gdzieś tam próbował do mnie dotrzeć różnymi sposobami i tych takich pomniejszych spotkań z tą sferą ponadnaturalną, czy to była sfera, nie wiem, w snach, czy to były sytuacje w snach, kiedy mam takie przekonanie, że Bóg posłał do mnie anioła, czy to była jakaś wysłuchana modlitwa przez stawiennictwo świętych, czy to były różne takie sytuacje, krótkie poruszenia serca, żeby gdzieś tam poprawić swój los i zmienić swój los przez właśnie odwrócenie się od grzechu. To jednak to wciąż się nie utrzymywało, bo wciąż wracałem do tego stanu, który był wcześniej, dlatego że przez właśnie trudne dzieciństwo, przez różne trudne doświadczenia w życiu, czy to z rówieśnikami, doświadczenia przemocy, doświadczenia prześladowań różnorakich w grupie rówieśniczej i tak dalej, to wszystko sprawiło, że ja zacząłem patrzeć też na Boga i na siebie w zupełnie inny sposób, że tak powiem, nieortodoksyjny, niewłaściwy. Co to znaczy? To znaczy, że na Boga patrzyłem właśnie jako na takiego starego dziada na chmurze, który gdzieś tam czeka z takim wielkim kijem, żeby mnie bić po głowie. Natomiast na siebie patrzyłem jako na kogoś, kto nie zasługuje na nawet najmniejszą cząstkę dobra. I w takim swoim złu wzrastałem, bo robiłem się coraz gorszy, jeśli chodzi o charakter, moje podejście do innych ludzi, zacząłem ranić wszystkich wokół, bo sam doświadczałem krzywdy, więc chciałem tą krzywdę dawać dalej.
I takie przebłyski tej wieczności, one się dokonywały właśnie na różne sposoby, między innymi też przez ludzi, których spotykałem. I miałem takiego kolegę, mam takiego kolegę, on jest wysokim brunetem z Skierniewic, ma Marcin na imię. I my chodziliśmy razem do gimnazjum. I wiecie, on w którymś momencie się nawrócił, choć ja tak go postrzegałem, że to jest koleś, który nie ma powodów do nawróceń, dlatego że to był zawsze taki grzeczny chłopak, mówił dzień dobry na osiedlu, nie? I tak postrzegałem go jako takiego człowieka, który jest bardzo taki poukładany. Ale on się faktycznie nawrócił. I to do tego stopnia, że my z kolegami już później na niego wołaliśmy, że to jest taki jezusowy świr, bo on zaczął w ogóle mówić ludziom o Jezusie na ulicach, zaczął się za nich modlić. Gdzieś tam kiedyś wchodziłem do Tesco, patrzę, on stoi z jakąś starszą panią, trzyma na niej ręce, na jej plecach i się modli o jej zdrowie. Więc dla mnie taki no świr totalnie wtedy, nie? No ale on gdzieś tam przyuważył, że ja jestem otwarty na rozmowę o tych rzeczach wyższych, no bo tak jak wam mówiłem, miałem łaskę wiary, tylko ta moja łaska wiary trochę była martwa. On mi mówił o Bogu, który mnie kocha, który jest blisko człowieka, który pragnie mieć z tym człowiekiem relacje. Mówił mi o krzyżu Jezusa, o jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, o tym, jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na człowieka. I mówił mi też historie, które widział na własne oczy, uzdrowień, uwolnień, jak ludzkie życie się zmienia w jednej chwili, jak guzy znikają, jak krótsze nogi są wydłużane w imię Jezusa i tak dalej. Wiecie, ja to wszystko wsadzałem i tak między bajki, bo myślałem sobie, że okej, takie rzeczy się dzieją, ja w to wierzę, ale nie dla mnie, bo ja jestem zapomnianym dzieckiem Pana Boga, tak sobie myślałem, bo ja jestem kimś, kto nie zasługuje na to wszystko, jest zbyt zły, żeby mógł na to zasłużyć i żeby w ogóle Bóg chciał na niego spojrzeć. I on mi ciągle mówił, że to jest nieprawda, że Bóg mnie kocha, że widzi mnie, no ale to nie wystarczało, nie? To nie wystarczało, że o tym usłyszałem. To nie wystarczało, że on coś tam opowiadał, jakieś historie, które ja wsadzałem właśnie do tego samego, na tą samą półkę w domu, co Star Wars, czy jakieś tam opowieści z Narni, nie? Że te rzeczy mi się wydawały jednak takie bardzo dalekie. Jeśli już, to dla kogoś innego. No ale kiedy już wiele w moim życiu się wykonało, różnych marzeń, które też miałem, bo miałem różne marzenia, chciałem śpiewać w zespole metalowym, no to śpiewałem, chciałem walczyć w MMA, to walczyłem, chciałem pójść na studia do Warszawy, to poszedłem, chciałem imprezować dzień w dzień, to imprezowałem, potem chciałem mieć pracę w korporacji, to miałem i wiecie, kolejne jakieś tam cele wypełniałem, no ale ciągle ta pustka była, i nic nie było w stanie tej pustki zapełnić. I zaczynałem tracić powoli nadzieję na cokolwiek. Myśli negatywne, myśli samobójcze, różne obniżone nastroje, one były obecne w moim życiu przez wiele, wiele lat, no ale tutaj się już umocniły na tym poziomie, jak miałem 21 lat, to postanowiłem, że zmieniam swoje życie, nasłuchałem się różnych tam rozwój osobisty, afirmacja, różne takie, wiecie, rzeczy i stwierdziłem, że dam radę sam się zmienić. Też naczytałem się różnych teorii spiskowych o kościele, o masonach, więc nie planowałem wracać do kościoła, ale chciałem zmienić swoje życie. Powiedziałem, że jeżeli będę żył w taki sposób, jak żyję, to ono się skończy. Albo się skończy w więzieniu, bo po alkoholu, po różnych tam substancjach różne pomysły wpadały do głowy, albo się skończy po prostu 6 stóp pod ziemią, jak to mówią. Więc próbowałem sam i wytrzymałem jeden dzień w tej próbie, ale po kilku miesiącach takiego schodzenia jeszcze na głębsze dno, po jednej z imprez, kiedy już w tą noc upadłem niżej niż kiedykolwiek, więc byłem w najgorszym punkcie swojego życia, choć jakbyście spojrzeli na mnie wtedy zewnętrznie, to tak, skończyłem studia, miałem pracę, umowa na czas nieokreślony, to wiecie, dorośli niektórzy za to by mogli dużo dać. Nie chcę tu używać jakichś bardzo mocnych słów, ale wiecie, podróżowałem co weekend gdzie indziej, jakieś imprezy, jakieś wyjazdy z kolegami, z koleżankami i tak dalej, i tak dalej.
Więc zewnętrznie rzecz biorąc, to wszystko było ok. Miałem grono ludzi, z którymi imprezowałem, którzy tak na osiedlu to się mówiło jedność, lojalność, braterstwo. Więc było mnóstwo takiego niby relacji głębokich, ale w środku, w głębi duszy była właśnie ta pustka cały czas. I traciłem już siły. Jeszcze tam różne historie były, ale nie chcę, wiecie, zdominować tego czasu, bo moja żona zaraz będzie kontynuowała ze swojej strony do tego punktu. I kiedy wstałem tego dnia po tej imprezie, poszedłem do pracy, to nic oprócz muzyki, którą słuchałem, to nic nie zapowiadało tego, co się stanie. Akurat wtedy słuchałem takiego chrześcijańskiego zespołu, o którym nie wiedziałem, że to jest chrześcijański zespół. I tam była taka piosenka, która była w zasadzie modlitwą, wołaniem o to, żeby tak głęboko się zanurzyć w miłość Boga, żeby ta miłość po prostu zawładnęła całym sercem i całym życiem. I wiecie, powiem wam szczerze, że nie pamiętam nic innego tego dnia, co mogłoby być tym kanałem, tym przepływem tej łaski, którą otrzymałem. Dlatego, że kiedy już siedziałem w pracy przed komputerem przy biurku, to nagle poczułem pierwszy raz w życiu miłość, która była bezwarunkowa. I to przyszło znienacka, znikąd. Nie wiem, czy ktoś się za mnie modlił wtedy gdzieś z daleka, ale to było coś, co po prostu wylało się w moim sercu nagle do tego stopnia, że ja jako dorosłe dziecko alkoholika, które musiało sobie z wieloma rzeczami w życiu radzić samo i trzymało emocje w środku, nie okazywało pewnych emocji, które były bardziej wstydliwe dla takiego faceta jak ja wtedy, na którego niektórzy wołali twardy Krzysztof, wiecie, 150 kilo na klatę, imprezy, podróże i to wszystko, nie? I rok jest na głowie i taki bad boy. To wszystko tak naprawdę było fasadą, która to fasada w tym momencie, taki wiecie, mur, za którym ja się chowałem, to runęło, kiedy doświadczyłem tej miłości Boga, totalnie niezasłużenie, nawet o to nie prosząc. I kiedy ta miłość zaczęła się wylewać, to ja doświadczyłem kilku rzeczy, o których dzisiaj wiem, co to było, wtedy nie miałem pojęcia, ale w taki uświadomiony pierwszy raz sposób usłyszałem głos Pana Boga, który mi powiedział, że nie stworzył mnie do grzechu, ale do świętości. I kiedy zacząłem płakać przed komputerem z powodu tego, co zobaczyłem, bo zobaczyłem całe swoje życie, wszystkie momenty, kiedy rujnowałem siebie, kiedy rujnowałem innych ludzi, i poczułem ogromny żal za to, ogromną skruchę, że co ja w ogóle robię ze swoim życiem, co ja robię ze sobą i z tym powołaniem, z tym życiem, które Pan Bóg mi dał. Zacząłem płakać przed tym komputerem, uciekłem do toalety i wbiegając do tej toalety, szybko ją zamykając, usiadłem na sedesie zamkniętym i po prostu wyłem do Boga, wyłem przepraszając Go za to, co zrobiłem. I znowu usłyszałem Jego głos, co było dla mnie, jestem pewien, że to był Jego głos, bo tak jak wam mówiłem, ja byłem do kościoła nastawiony poprzez właśnie te wszystkie teorie spiskowe, których się naczytałem, ale też poprzez to, czego doświadczyłem w kościele w przeszłości. To nie było nic, wiecie, strasznego, jak niektórzy mają, ale no, usłyszałem, jak miałem 9 lat, że spłonę w piekle, bo dwa razy w kościele nie byłem. I wiecie, dla 9-latka, no to, który się przygotowywał do rocznicy komunii, no to był hardcore straszny, nie? Ja potem przeżywałem to strasznie, no ale faktycznie zacząłem tak żyć, jakbym szedł do tego piekła. Ale to, co usłyszałem, siedząc na tym sedesie, to taki właśnie delikatny głos, który mi powiedział, idź do spowiedzi. I bardzo skracając tą historię, poszedłem tego dnia do spowiedzi do swojej parafii, w której byłem ochrzczony. Tam było jeszcze mnóstwo przeciwności, ale Pan Bóg znowu posłał Marcina, który nie wiedzieć czemu usiadł w tej samej ławce w ogromnym kościele. Dzisiaj już wiem czemu, zapomniał kluczy tego dnia do domu i przyszedł do mamy, która była akurat na mszy i akurat siedziała w tej samej ławce co ja. Przypadek? No, ja nie sądzę, nie? I tego dnia wyspowiadałem się i wiecie, byłem wtedy na takim poziomie swojego życia, że nie byłem w stanie funkcjonować bez codziennych narkotyków, codziennego alkoholu, nawet w jakichś mniejszych ilościach. Nie byłem w stanie funkcjonować bez weekendów, z których w zasadzie większości rzeczy nie pamiętam. Tymczasem po wyjściu z tej spowiedzi tak się poczułem, jakby ktoś zdjął ze mnie tonę żelastwa, które nosiłem na plecach, które nosiłem na sercu. I
Dzisiaj już wiem, że Pan Bóg uczynił dla mnie wtedy cud na wielu poziomach, bo to nie było tylko uwolnienie duchowe, ale ja jako osoba uzależniona, która musiała przyjmować różne rzeczy, także miałem zmieniony mózg przez uzależnienie, bo uzależnienie wpływa na nasz mózg, na połączenia neuronowe w tym mózgu. I dzisiaj dopiero to zrozumiałem, że wtedy Pan Bóg też mi przebudował mózg, że cofnął pewne zmiany, które w tym mózgu były przez nadużywanie różnych substancji i różnych aktywności. I wyszedłem z tego konfesjonału, w zasadzie to nie był konfesjonał, tylko siedzieliśmy twarzą w twarz z tym księdzem, ale wyszedłem z tego kościoła i nigdy więcej już nie poczułem pragnienia, żeby cokolwiek wziąć, żadnej nawet pokusy, żeby wziąć jakikolwiek narkotyk, czy żeby się upić, nie? Bóg całkowicie pozbawił mnie tego, uwolnił mnie totalnie z tego. I krótko po tym, w zasadzie od razu po tym, zacząłem chodzić do kościoła, zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem chodzić do wspólnoty. Poznałem ludzi, którzy żyli z Panem Bogiem na serio, codziennie. Nie tak jak ja, bo ja wiecie, wcześniej się przyznawałem, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. Po kilku miesiącach od tego doświadczenia miałem taką łaskę, że mogłem stanąć przed moim liceum. To było jeszcze nie tak, wiecie, daleko od mojego skończenia liceum, no bo to był 2015 rok. Czyli 4 lata po skończeniu liceum i powiedziałem świadectwo przed całym moim liceum, myślę, że szczególnie dla nauczycieli. I moja katechetka wtedy, która była też naszą wychowawczynią przez 2 lata, wpadła mi w ramiona po tym świadectwie i powiedziała: Krzysiu, jeśli ty się nawróciłeś, to każdy może. Więc możecie sobie wyobrazić, jakim ja byłem człowiekiem, tu nie będę wam już opowiadał, ale no, ja potrafiłem na nią szczekać w trakcie lekcji katechezy, a na następnej lekcji potrafiłem wstać i powiedzieć, że wierzę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem człowieka, więc byłem totalnie pełny sprzeczności, ale wtedy więcej tego zła było jednak w moim życiu. Jednak tak jak wam mówiłem, jak ja w coś wchodzę, to na 100% albo wcale. I tak też było w tym momencie, że stwierdziłem, że wszystko, co było, chcę odrzucić, wszystkie te złe rzeczy i zacząć żyć nowym życiem. I dzięki właśnie modlitwie, dzięki czytaniu Słowa Bożego, dzięki Kościołowi, dzięki sakramentom, dzięki wspólnocie, to wszystko się stało. I kiedy stanąłem mocno na nogach, zbudowany na fundamencie wiary, wtedy mogłem świadczyć. I po kilku miesiącach, choć no, nie byłem jeszcze nie wiadomo jak ugruntowany, ale po kilku miesiącach poszedłem do moich kolegów, z którymi wcześniej różne rzeczy robiłem i kiedy drugi raz mi zaproponowali narkotyki, ja powiedziałem, że nie przyjmę, to był ostatni raz, kiedy mi zaproponowali cokolwiek, w sensie jakiekolwiek używki i zaczęli patrzeć na mnie innym okiem i do dzisiaj z niektórymi z nich mam kontakt i widzą jaka ta zmiana była, no ale krótko po tym była kolejna zmiana, albowiem w 2015 roku we wrześniu poznałem tą tutaj siedzącą piękną istotę. I co było dalej, żona? Ale to może później, najpierw twoja historia. Ja jestem z Górnego Śląska i zawsze miałam takie poczucie, że Śląsk to jest taki Bogiem mocny, po prostu bastion katolicyzmu. I moje życie właśnie przebiegało w takiej bardzo wierzącej rodzinie, porządnej, pobożnej, katolickiej rodzinie. Byliśmy nie tylko co niedzielę w kościele, ale w pewnym momencie, jak miałam 4 lata i moja mama odkryła odnowę w Duchu Świętym w parafii i taki powiew świeżości przyszedł duchowy do naszego domu, no to nawet codziennie byliśmy na mszy. Codziennie szło się na 18 na mszę. To jakby pamiętam z mojego dzieciństwa taki element, że ja też chodziłam na mszę codziennie. Na 18 chodziliśmy. I że to był po prostu stały punkt dnia. Że ja potrafiłam się bawić na podwórku z dzieciakami, a później po prostu robiła się 17:40 i szłam się do domu przebrać i szłam na mszę. I wiem, że nie robiłam tego z przymusu. Tylko z takiej szczerej chęci spotkania się z Bogiem, z Jezusem. I to jest dość niesamowite, jak o tym myślę, że od wczesnego dzieciństwa miałam taką łaskę, żeby naprawdę być z Bogiem w takiej relacji. W takiej relacji, która sprawiała, że po prostu dziecku 7-letniemu i dalej chciało się codziennie iść na mszę. No trochę odlot, jak tak sobie teraz myślę, ale tak było. I
I też modliliśmy się codziennie, różaniec w domu i koronkę i chodziłam naprawdę gdzieś tam na wszystkie nabożeństwa, czy roraty, czy majowe. Moje życie naprawdę toczyło się w parafii. Też mój brat był lektorem, teraz jest księdzem, więc no naprawdę, mówię wam. To, co pamiętam z mojego dzieciństwa, no to właśnie głównie to, że my naprawdę czuliśmy się blisko Boga i też nasze życie było pełne takich religijnych, pobożnych praktyk. Jak rozmawiałam z innymi, na przykład dziećmi w szkole czy z rówieśnikami, to szybko się zorientowałam, że naprawdę nie każdy tak ma, że to jest coś, co nas wyróżnia. I pomimo, że tak było, to cały czas pamiętam z tamtego czasu takie ciśnienie w swoim sercu, bo cały czas nie byłam pewna, czy ja już się wystarczająco podobam Bogu. Czy ja już mam wystarczająco dużo dobrych uczynków i wystarczająco dużo tych dobrych punktów i tych plusików, żeby się dostać do nieba. I też nie ukrywam, że często w kościele taka formacja była, czy na tych mszach szkolnych, czy na roratach, że słyszałam to niejednokrotnie, nie? Że po prostu, że dzieci bądźcie dobre, po prostu spełniajcie dobre uczynki, no, żeby pójść do nieba. Nie? To był taki skrót myślowy. No i ja w zasadzie, potem już lata nastoletnie przyszły, cały czas byłam blisko Boga, ale naprawdę zaczęłam się martwić, nie? Czy ja się załapię na to niebo? Czy już jestem wystarczająco w porządku? I wpadłam w taką, no w taką schizę po prostu. I taki smutek. I taką, tak jak Krzysiu też mówił, taką pustkę. Pomimo tego, że moje życie cały czas nadal było wypełnione po prostu modlitwą, religijnymi praktykami, ja czułam jakąś taką pustkę, jakiś taki ból tego, że ja jestem niewystarczająca, że coś jest ze mną nie tak. I zaczęłam sobie radzić z tym smutkiem, z tym bólem, z tym ciśnieniem. W taki sposób, że zaczęłam czytać trochę za poważne książki, jakieś dołujące, dołującą muzykę. Zaczęłam słuchać, zaczęłam też oglądać filmy, które były naprawdę zbyt poważne, jak na mój wiek. Z jakimiś takimi rozkminami o zdrowiu psychicznym i o w ogóle. Moje ulubione to były filmy, gdzie się akcja działa w szpitalu psychiatrycznym, bo ja się zawsze czułam taka właśnie, wiecie, taka artystka, intelektualistka, taka wyjątkowa i taka w ogóle niepasująca do świata. To jest ten typ, nie? To ja. I w ogóle ból istnienia i tak dalej. No to są te moje nastoletnie lata. I tak sobie żyłam, aż wyjechałam na studia do Krakowa. I tam trafiłam do wspólnoty, w której spotkałam ludzi wierzących, charyzmatycznej wspólnoty, Gwozda Pustyni. I tam zobaczyłam ludzi, którzy są młodzi, są po prostu, nie wiem, fajnie wyglądają, są oczytani, są też, nie wiem, intelektualistami, bo to mi strasznie imponowało. Że jakby zobaczyłam ludzi, do których ja się naprawdę nie mam co przyczepić, a to był też mój sposób na radzenie sobie, że ja byłam strasznie taka cyniczna, taka ironiczna, że po prostu ja tak byłam taką lożą szyderców, nie? Że gdzie się nie znajdowałam, to cały czas chciałam znaleźć u kogoś jakiś błąd, nie? I żeby jakoś tak swoją wartość przez to podbić. I tam w tym głosie na pustyni oni strasznie mnie wkurzali, bo to byli cool ludzie. Oni naprawdę byli cool. Super wyglądali, super w ogóle relacja z Bogiem i mieli coś, czego ja nie miałam, czyli radość Ewangelii. Widać było, że oni też mają ja miałam relację z Jezusem. Oni mieli relację z Jezusem. I myślę sobie, czemu oni mają radość, a ja jestem zgorzkniała? O co tu chodzi? I postanowiłam dać szansę tej wspólnocie. I na początku chodziłam tam z taką intencją, żeby znaleźć, gdzie tu jest w ogóle błąd. Gdzie tu jest jakiś error, nie? Żeby po prostu tak wyszukać,
co tu jest nie tak? Haka, tak? Szukałam haka, że mówię, nie, no to było zbyt piękne. Ale jakoś no Pan Bóg po prostu znalazł na mnie sposób przez to, ponieważ ja chodząc, uczestnicząc w tych modlitwach, słuchając tego nauczania, ono po prostu zmieniało mi głowę i zmieniało mi serce. Zaangażowałam się też właśnie w małą grupkę i akurat w tym sezonie formacyjnym przerabialiśmy temat, czym jest łaska. I sobie myślę, no serio, po prostu od urodzenia łaska to, łaska tamto, łaską jesteśmy zbawieni. I ja po prostu, no słowo łaska to jest takie słowo wytrych, że my naprawdę no, znamy je od kołyski, nie? Łaska. Ale bardzo szybko, więc ja w ogóle trochę nabijałam się na tej grupce, że ona jest taka w ogóle, że w ogóle żadne intelektualne wyzwanie to nie jest. Wszyscy wiedzą, co to jest łaska w ogóle, co my tu rozkminiamy. I byłam taka znudzona i tak sobie żartowałam i taka byłam ironiczna. Aż animatorka mi zwróciła uwagę i powiedziała, Maja, słuchaj, ja wiem, że ta książka nasza formacyjna to nie jest arcydzieło jakieś literackie, ale przez, jakby zastanów się, czy przez swoją postawę serca nie sprawiasz, że Bóg nie może nic zrobić w twoim sercu. Może jeśli zmienisz nastawienie, przestaniesz się wyśmiewać, to wierzę, że Bóg może użyć jednego słowa z tej książki, żeby zmienić twoje życie, zmienić coś w twoim życiu. Ja po prostu się zarumieniłam, bo no, wiedziałam, że ona ma rację po prostu. I nareszcie ktoś to nazwał, nie? To i jaką ja mam postawę. I rzeczywiście od tej pory zmieniałam swoje podejście i jakaś taka, wiecie, bojaźń Boża się pojawiła w moim sercu i przestałam cwaniakować, tylko zaczęłam chodzić w takim nasłuchiwaniu i takim naprawdę skupieniem. Zaczęłam czytać tę książkę, myśląc sobie, okej, Bóg naprawdę może coś zrobić, więc ja nie chcę tego przegapić, bo cwaniakuję. Postawa mojego serca, nastawienie mojego serca po prostu się zmieniło. Uchyliło się coś, nie? W tym sercu, jakieś drzwiczki. I pamiętam, że wracałam sobie z wykładów któregoś dnia, szłam sobie ulicą na tramwaj i nie modliłam się w tym czasie, po prostu. Nagle miałam takie poczucie takiego ciepła i takiego wrażenia, właśnie takiej lekkości i takie poczucie, że, tak jak też Krzysiu mówił, że ja jestem kochana bezwarunkowo przez Boga i że to nie wynika z tego, że miałam i mam super pobożne życie. Że to nie wynika z tego, że uzbierałam dużo punktów i dużo dobrych uczynków, tylko to wynika z tego, że uznałam to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. I że to krew Jezusa zapłaciła wystarczająco za to, żebym ja mogła być zbawiona i pójść do nieba. I to, co ja mogę zrobić z tym, no to właśnie przyjąć ten dar. I mam wrażenie, że właśnie to się dokonało w tym momencie, że ja zmieniając postawy swojego serca, przyjęłam to, że ja nie jestem w stanie o własnych siłach podobać się Bogu, ale mogę po prostu ubrać się w Jezusa, w to, co On zrobił, a Jezus się Bogu podoba. I że o tym jest Ewangelia. Właśnie nie o zasługiwaniu, bo nie jesteśmy w stanie zasłużyć na Bożą miłość, ale na przyjęciu prezentu, na przyjęciu darmowego daru i odpakowaniu go. I w ogóle wtedy sobie uświadomiłam, że Bóg jest po mojej stronie i że my jesteśmy w tej samej drużynie. W ogóle dostrzegłam to, że ja przez całe życie usiłowałam przekonać Boga do siebie tak naprawdę. A się okazuje, że On jest w mojej drużynie i że my gramy po jednej stronie. No naprawdę, no zmieniła mi się optyka, zmienił mi się, nie wiem, jak filtr po prostu na Instagramie. Zmieniło się patrzenie i też od tej pory ja nazywam ten moment takim momentem, w którym ja się narodziłam na nowo. I to jest niesamowite, że całe życie można spędzić w kościele i po prostu Pana Boga przegapić. I nie doświadczyć mocy Ewangelii, nie doświadczyć
po prostu nie dopuścić do siebie tej miłości, nie otworzyć się na nią. I od tej pory, no, moje życie jest, no to już mija, teraz 11 rok jest, jak ja już żyję właśnie na tej nowej fali, takiego poczucia właśnie, że moja tożsamość to jest to, że ja jestem chciana, przyjęta przez Boga i że nie jestem w stanie tego udowodnić. To po prostu jest fakt. I ja idę po prostu z tą świadomością i z tym objawieniem dalej. I to jest objawienie, które ukształtowało całe moje dorosłe życie. Kształtuje je dalej. Teraz też kształtuje nasze małżeństwo i kształtuje to, jak jesteśmy rodzicami. I to było w ogóle doświadczenie objawienia tego, czym jest łaska Boża. No to było life changing. No, ale Pan Bóg miał więcej, nie? Bo niedługo poznałaś Krzysiulkę. Słuchajcie, nasza pierwsza randka. Na zwieńczenie tej randki zabrałem ją w najlepsze miejsce, jakie mogłem wymyślić, żeby dać jej najcenniejszą rzecz, jaką wtedy posiadałem, czyli kebab. A ja jako księżniczka poczułam się urażona w ogóle. Ja tutaj, wiecie, Sebix w dresach stwierdził, że kebab to jest złoto zawinięte w tortillę i można to podarować. Jeszcze zapłaciłem za ciebie, choć nie miałem zwyczaju płacić za kobiety, ale no, zapłaciłem za ciebie. Dopiero od 5 lat nie wypomina mi tego jako minus. Tak, no to był minus akurat. Więc zero licznik. Dalej minus? No wtedy tak. No dobra, na tamtym poziomie teraz bym zapłacił, ale mniejsza z tym. Teraz płacę zresztą. I słuchajcie, tutaj nie wiem, czy byłem tak niesamowicie pochłonięty przez Boga i tak prowadzony przez wiarę, czy byłem tak bezdennie głupi, ale na pierwszej randce opowiedziałem jej ze szczegółami całą swoją historię, wiecie. Mówię, no rok temu się nawróciłem, a wcześniej to byłem taki. I słuchaj, czy nie? No, wchodzisz w to maleńka, czy nie? Bo jak nie, a jeszcze jedna rzecz. Zero seksu przed ślubem, więc jak to ci nie pasuje, to w ogóle nie spotykamy się drugi raz. Nie, takiej wolnej. Tak jak wam mówiłem, 100% albo wcale, więc ta pierwsza randka była znamienna i no, wyznaczyła dalsze tam kroki. Chwała Bogu za to wszystko. No ale tak jak wam mówimy, nie? Mieliśmy takie przekonanie w sercu, że chcemy żyć dla Jezusa, nie? Na 100%. Jako później rodzina, jako małżeństwo, więc chcieliśmy budować na nim, nie? Dla mnie to było takie bardzo zero-jedynkowe. Ja byłem prostym chłopakiem wtedy, z niewielkim tak naprawdę doświadczeniem jakiegoś życia poza imprezami i różnymi tam takimi rzeczami. Więc jak ja czytałem w Słowie Bożym, że mamy zabiegać o uświęcenie, że mamy troszczyć się najpierw o Królestwo Niebieskie i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane, to ja po prostu jak dziecko przyjmowałem te słowa, nie? I mówię, że kobieto, słuchaj, będziemy żyli w czystości. No i na szczęście tutaj nie było opozycji, nie? Całe moje dzieciństwo to jakby ta wartość czystości przedmałżeńskiej, no to był w ogóle must have, więc to nie, tak mówisz, jakby to był problem dla mnie. Ale no dla mnie, wiesz, w moim przekonaniu przed nawróceniem był, nie? W sensie ja przed nawróceniem, no właśnie dla ciebie nie, no ale dla mnie był, a jednak Pan Bóg mnie do tego przekonał, Pan Bóg mnie nawrócił na to, bo doświadczyłem właśnie spotkania z Nim, które było przemieniające przede wszystkim umysł, nie? Doświadczyłem metanoi, nawrócenie, czyli metanoia, czyli przemiana umysłu. No i pamiętam, jak moi koledzy z różnych, bo wiecie, ja też tam po drodze, jakbym musiał opowiedzieć cały życiorys, to słuchajcie, bym naprawdę czasu mi nie starczyło, ale byłem też w Młodzieży Wszechpolskiej, byłem narodowcem, więc a jednocześnie brałem narkotyki, co było nielubiane, nieakceptowane w ruchu narodowym w ogóle, no ale mniejsza z tym, ukrywałem kłamstwo na kłamstwie i właśnie kolega z młodzieży, pamiętam, jak mu powiedziałem po tam 3 miesiącach, że chyba to jest moja żona, nie? I że będę się jej chciał oświadczyć, to on się pukał w głowę, powiedział, że oszalałem, a ja wiedziałem, że no nie oszalałem, tylko znalazłem kogoś, kto ma podobne myślenie co ja.
Byliśmy na jednym marszu. Na jednym marszu, ostatnim, tak, ale znalazłem kogoś, kto po prostu myśli w ten sam sposób, kto doświadczył tego samego, doświadczył miłości Boga i chce na tej miłości budować i dlatego po 7 miesiącach znajomości się oświadczyłem, nie? I wiecie, cała w ogóle historia naszego małżeństwa i życia codziennego, to dla mnie są cuda na cudach. Choć nie wyglądają tak na pierwszy rzut oka. Też nie chcę, żebyście mieli takie złudzenie, że on trudne życie miał, potem się nawrócił, trudne życie się skończyło, bo każdy ma trudne życie i każdy ma różne wyzwania, nie? Które mamy przed sobą. Tylko u mnie to tak wyglądało, że wiele wyzwań, które miałem przez własny grzech, wiele problemów, które miałem przez własny grzech, po prostu się skończyły wtedy, kiedy grzech się skończył. I nie wrastałem w grzech, tylko zacząłem wrastać w Jezusa. I zacząłem inaczej myśleć, inaczej działać, a jak potrzebowałem jakiegoś, w cudzysłowie, poradnictwa, to otwierałem Biblię i szukałem tam odpowiedzi. I Duch Święty właśnie mnie prowadził przez to. Bo taki nasz Bóg jest, nie? On chce nas prowadzić przez życie, On chce dawać nam wskazówki. W Słowie Bożym jest mnóstwo tego zawarte. W mądrości innych ludzi we wspólnocie też jest mnóstwo tego zawarte, więc warto po prostu w modlitwie, w Słowie Bożym, we wspólnocie, w Kościele szukać tej mądrości i Bóg chce błogosławić temu. A to słowo, troszczcie się najpierw o Królestwo Niebieskie i Jego sprawiedliwość, wiecie, ono często mi towarzyszyło, dlatego że no... Większość ludzi w moim otoczeniu nie była ani za bardzo wierząca, a jeśli wierząca, to tak bardziej kulturowo, czyli że no, chodzimy do kościoła, ale nie żyjemy w sposób, w jaki Jezus mówi, żeby żyć. Więc mnóstwo doświadczyłem takiego quasi prześladowania, bo to nie było pełne prześladowanie, ale na przykład dzień przed tym, jak Maję poznałem, to moja dziewczyna mnie zostawiła, bo za bardzo przeginałem z Jezusem. Wiecie, bo mówiłem, że na przykład właśnie zero seksu przed ślubem, nie? I to było dla niej nie do przyjęcia i mnie zostawiła, bo myślała, że jednak tylko tak gadam. A ja nie tylko tak gadałem, tylko tak naprawdę chciałem żyć. Więc wiecie, taki cios dostałem, a wróciłem do domu i wołam do Boga: Boże, dlaczego znowu, nie? Dlaczego znowu mi nie wyszło? Dlaczego znowu te relacje, te damsko-męskie relacje przez wiele lat dla mnie były trudne, z różnych powodów, a teraz znowu nie wyszło, choć jestem nawrócony i tak stanąłem w modlitwie. Mówię: Boże, no nie rozumiem tego, ale uwielbiam Ciebie. I zacząłem po prostu uwielbiać Boga. I w tej modlitwie znowu doświadczyłem, jak Pan Bóg do mnie mówi i mówi: poczekaj. Poczekaj, nie martw się, poczekaj. Bo ja miałem taką modlitwę konkretną o żonę i dałem tam takie 4 cechy, które miała mieć. No ta dziewczyna moja wtedy nie miała tych cech. I on mówi: poczekaj, przypomnij sobie te cechy, nie? No i na drugi dzień właśnie poznałem tą tutaj osóbkę. I wiecie, tak sobie myślę, bo to słowo uwierz, które mamy na plakietkach, wy też macie? Tak? Uwierz. To jest, wiecie, jedno słowo, które ma strasznie wielką głębię. Ale jak ja bym miał powiedzieć, co to znaczy dla mnie uwierz, to znaczy idź. To znaczy idź za tym, co Bóg mówi, idź za tym, do czego Bóg Cię zachęca. I jak tak patrzę dzisiaj na nasze życie, to widzę, że ja mam strasznie twardy łeb, w takim sensie, że Pan Bóg musi do mnie często mówić długi, długi czas, żeby do mnie dotarło, niestety. I tak jak czasami, jak powtarzamy różne rzeczy dzieciom, to się zastanawiam, czy one po mnie tego nie mają, ale wiecie, jak Pan Bóg mi powiedział, że mam założyć kanał na YouTubie, no to ten kanał zakładałem z rok. Jak powiedział, że miałem zakładać fundację, to ze 2 lata zakładałem. Jak powiedział, że mam mieć zespół, w którym mam grać i śpiewać, to też opierałem się i tak widzę, że jestem tym synem, który mówi, że nie chce. Nie wiem, czy znacie tą przypowieść, co Pan Jezus mówi, że 2 synów jest. Jeden mówi, że pójdę, ale nie idzie. A ten drugi mówi, że nie chce, ale idzie. To ja jestem ten drugi syn i tak całe życie widzę, że tak moje wygląda, że Pan Bóg mnie woła, ja mówię: nie chcę, ale potem idę. I z tego właśnie, że uwierzę w te słowa, że pójdę za tymi słowami, potem rodzą się no, dla mnie i dla innych ludzi cudowne rzeczy, bo po prostu mogę doświadczyć tego, jak Pan Bóg działa, nie? Jak współdziała z nami. Więc jeżeli
dzisiaj masz wrażenie, że Pan Bóg coś do ciebie mówi, to zachęcam cię, uwierz w to i pójdź za tym. Nie opieraj się tak jak ja, lata, bo to jest tylko przymnażanie sobie udręki, a ten Boży plan, Jego Słowo, ono zawsze jest mądrzejsze, zawsze jest lepsze, zawsze jest pełniejsze niż te nasze plany. I tak też a propos, jak skończyłem studia, to powiedziałem, że studia są głupie i nigdy więcej nie pójdę na studia. I później Bóg mi powiedział, że mam iść na studia teologiczne, nie? I też to akurat, jak dowiedziałem się, że jest taka możliwość, to pamiętasz, żona, jak to zrobiłem? Po prostu poleciałem za tym. Że jak dowiedziałem się, że jest możliwość studiować coś, co jest o Panu Bogu i że mogę, to poleciałem za tym. Akurat tu się objawiło inna natura, nie? Że zechciałem tak bardzo. I dzisiaj jestem na końcu, na 6. roku i powiem wam, że nie jest to bez trudności, bo nic nie jest bez trudności. Wszystko, co ma wartość na tym świecie, przychodzi poprzez ból, poprzez trudy. I tak też, jak wiecie, patrzycie na te media społecznościowe, nie wiem, na kato influencerów, czy w ogóle na influencerów. Wszystko się wydaje takie kolorowe, piękne, podróże i tak dalej. My dzisiaj tutaj w zasadzie przyjechaliśmy z Krakowa. Ja wczoraj czy dzisiaj rano tak myślałem sobie, że jestem tak wypruty, że już nie mogę, ale jak widzicie, natura. Ptaszki śpiewają, łaska Boża działa i jakoś dajemy radę, bo to jeszcze nie koniec do końca. Ale wiecie, to jest ułudą, iluzją to, co jest na mediach społecznościowych, że tak jest wszystko pięknie. Każdy z nas doświadcza trudu, każdy z nas doświadcza jakiegoś rodzaju cierpienia, ale to nie jest koniec. Tak samo jak krzyż Jezusa nie był końcem, tak samo jak ten grób, który był wypełniony Jego ciałem, On nie był końcem, bo końcem jest zmartwychwstanie. I tak też w naszym życiu, kiedy są trudy różnorakie, to Pan Bóg chce błogosławić, Pan Bóg chce przeprowadzać przez różne doświadczenia, chce nam pomóc przez to przejść, tylko my często bardzo się koncentrujemy na samym sobie, na tym, że nam jest ciężko i nie wierzymy w to, że Bóg jest z nami nawet w tej dolinie ciemności, a On także tam jest. Więc nieważne, jaki jest dzisiaj twój czas, w jakim miejscu czujesz, że jesteś, czy jest bardzo źle, czy jest bardzo dobrze, to chcę, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że Pan Bóg z tobą jest i On ma rozwiązanie na każdą bolączkę, On ma rozwiązanie na każdą sytuację, tylko uwierz i pójdź za tym. Żono, czy masz coś do dodania? Tak, ja mam dużo takich przemyśleń społecznych. Po prostu obserwuję kulturę, w której żyjemy, gdzieś tam na Instagramie, jak się patrzy na różne rzeczy, no w ogóle media i to, co kształtuje ten masowy przekaz nas, no to są jakieś głosy, nie? Świata, który mówi nam, jak żyć, nie? Coś proponuje. Jesteśmy zasypywani po prostu masą obrazów, które mają sprawiać, że my chcemy właśnie kopiować to, nie? Żeby to, co tam zobaczyliśmy na Instagramie, żeby potem, o właśnie, może też tak mieć. I tak gonimy to, co jest wirtualne. I ja też wpadam w tą pułapkę, nie? Na przykład są takie mamusiowe konta i tam sobie oglądam te mamusiowe konta i myślę sobie, matko, ale te mamy, one tak z tymi dziećmi takie fajne rzeczy robią, ja jestem taką beznadziejną mamą. I ja też wpadam w różne po prostu takie pętle i potem tak sobie mówię, Boże, proszę o detoks, nie? Duchu Święty, przyjdź i proszę Cię, przewiej mi ten łeb, naprawdę, już kolokwialnie, bo znowu się naoglądałam i wierzę w jakieś głupoty, nie? Przypomnij mi, kim jestem w Tobie, jaką ja jestem mamą, jak Ty mnie widzisz. Zainspiruj mnie, podnieś mnie i chcę się wsłuchać w Boży głos na temat tego, jaka ja mam być, nie? Dla moich dzieci, jaka mam być dla mojego męża, dla moich przyjaciół, w ogóle. Żyjemy też w kulturze, która chce pokazać bycie wierzącym albo bycie radykalnym jako coś, co jest po prostu dla lamusów, nie? Po prostu nie umiesz żyć, to ci Bozia jest potrzebna. I to też jest kłamstwo. Wiecie co, ostatnio byłam na takim, ja się zajmuję olejkami eterycznymi i mam różne koleżanki. I mam koleżanki w tym gronie, które są wierzące, które są niewierzące.
mam takie właśnie, które są wierzące i tak się w ogóle super, no mamy ten sam vibe, ale mam też takie, które nie są wierzące, które bardziej tam wierzą, tam kosmos, wszechświat, afirmacje i takie bardziej new age'owe tematy. I tak obserwuję, jak one tak usiłują jakoś tak poukładać, nie, sobie życie i bardzo je podziwiam, bo wykonują tytaniczną pracę nad sobą, nad swoim rozwojem i tak dalej. I ostatnio miałam okazję być na takim właśnie olejkowym wyjeździie, właśnie w gronie tych kobiet, spędzić z nimi parę dni, jakby doświadczyć tego, jakie one są. Bo tak to obserwuję je po prostu na Instagramie, nie? I tak chciałam doświadczyć ich życia tak od kuchni po prostu. Znaczy, no nie, chciałam, nie chciałam, po prostu mieszkałyśmy razem przez parę dni, więc mogłam to zobaczyć. I wiecie co? I byłam taka dumna z Jezusa we mnie. Bo mówię, Panie Boże, żebym miała siłę po prostu być sobą podczas tego wyjazdu. Jeśli one będą mogły chociaż trochę poznać Ciebie, to będzie super, nie? Żebym miała taką odwagę do zaświadczenia o tym, jak ja żyję. I wiecie, podczas tego wyjazdu wszystkie miałyśmy wyzwania. Ja z maluszkiem sama leciałam, więc po prostu dolecenie tam do tego Turynu, w ogóle masa takich trudnych rzeczy. Jakby wszystkie miałyśmy podobne wyzwania, podobny kontekst sytuacji i tak dalej. I wiecie co? Ja czułam, że po prostu ja mam życie w sobie, bo mam Jezusa, który jest ze mną. I chociaż były różne trudy, różne przeciwności, to ja po prostu widziałam, że ten Duch Boży mnie trzyma, że ta radość po prostu jest na wierzchu. A widziałam, że te moje koleżanki, które po prostu wiem, że nie poznały jeszcze Jezusa i modlę się, żeby poznały, że one po prostu są takie utrudzone. I sobie myślę, kurczę, te afirmacje no, nie działają. Tak bym chciała po prostu, żeby mogły poznać Jezusa, nie? I w sensie nie oceniam ich, nie potępiam ich, bo się kolegujemy i robimy razem super rzeczy, ale po prostu zobaczyłam tak namacalnie. Tak, ale też taki ból, wiecie, taką tęsknotę Boga za ludźmi, którzy Go jeszcze nie poznali albo wierzą w kłamstwa o Bogu, nie? Słuchajcie, my jesteśmy wezwani do tego, żeby poznać Jezusa, żeby na maksa się zakochać w Nim, dać Jemu się pokochać, właśnie na początku dać się Jemu pokochać, zakochać się w Nim też i po prostu iść przez życie w mocy Ewangelii, bo Bóg wie, że życie jest ciężkie, dlatego dał nam moc z wysoka, żebyśmy mogli iść i mieć inną jakość życia. I nie tylko się po prostu męczyć, tylko męczyć się, ale przez to owocować, mieć radość, rozwijać się, iść do przodu. I to jest coś, za czym ludzie tęsknią dzisiaj. Ludzie tęsknią za światłem Ducha Bożego, który jest w nas. Ludzie tęsknią za miłością, tęsknią za tym, żeby poznać żywego Boga, prawdziwego, nawet jeśli nie wiedzą, że właśnie za tym tęsknią. I my właśnie jesteśmy takimi agentami, którzy idą i tam, gdzie jesteśmy, w pracy, w szkole, w domu, w rodzinie, jesteśmy tymi światełkami i tą solą. Możemy świadczyć, możemy widzieć tego owoce i to jest dla każdego z nas, co zresztą nieustannie i Słowo Boże nam przypomina i Kościół, na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego 1816 punkt mówi o tym, że służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia, czyli Kościół nas zachęca, żebyśmy dawali świadectwo, nie? I nawet wczoraj mieliśmy Boże Ciało, to jest taki piękny dzień, żeby dać świadectwo publicznie tego, że wierzymy w Jezusa, ale to wszystko zasadza się na tym, co święty Augustyn, zdaje się, powiedział, że raz wybierając, wybieram codziennie na nowo. Więc wiecie, wam opowiadamy historię z perspektywy czasu, ale prawda jest taka, że my codziennie potrzebujemy wybierać. Codziennie potrzebujemy jeszcze raz mówić Jezusowi tak, tak samo jak potrzebujemy sobie mówić tak. Dlatego, że no, są różne właśnie wyzwania, różne trudy. Czasami potrafimy zbłądzić w naszym myśleniu, czasami potrafimy w jakieś kłamstwo uwierzyć. Czasami potrafimy się obrazić, czy to na Pana Boga, czy na siebie nawzajem. I koniec końców właśnie Słowo Boże nas prowadzi, nie? Mówi nam bardzo proste zasady życia i dlatego też to słowo zgłębiamy i chcemy według tego słowa żyć.
I na przykład o gniewie jest napisane, żeby nad gniewem nie zachodziło słońce, czyli żebyśmy się pogodzili, nie? Żono, pamiętasz, ile razy my się nie pogodziliśmy w ciągu małżeństwa? W sensie nie pogodzili przed snem. To chyba raz tak było, nie? Dwa? Spać. Aha, dwa razy. No, więc widzicie, przez ten czas, ile? 7 lat jesteśmy małżeństwem, to 2 razy nie zastosowałem Słowa Bożego, a niezliczone ilości. Źle mi się spało. I wstałem. Nawet badania naukowe na ten temat czytałem, że to nie jest dobre dla zdrowia tak chodzić w gniewie spać. Ale po co to wam teraz mówię? Bo myślę, że nasz czas dobiega końca. I to, co bym chciał wam zaproponować, wiem, że już się modliliście, ale modlitwy chyba nigdy za wiele, tak? Tak? Więc proponuję, żebyśmy usiedli wygodnie, ale się skupili. Nie musimy wstawać teraz. Taką ja spontaniczną modlitwę powiem, ty żono też, jak będziesz chciała, to ja czapkę zdejmę. I chciałbym się modlić dla nas wszystkich o taką otwartość na to wszystko, co Pan Bóg chce w tym czasie czynić, co chce czynić w te 3 dni. I chcę się też pomodlić o pomnożenie wiary, o doświadczenie. Może dla tych, którzy jeszcze nie spotkali, mówią, że nie spotkali tak Boga w taki namacalny sposób, to może właśnie o takie doświadczenie też. Więc jeżeli macie takie pragnienia albo macie coś więcej, to dołóżcie to do tej modlitwy, a ja zacznę się modlić, dobra? Panie Jezu, dziękuję Ci za tą możliwość, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Dziękuję Ci za tą piękną przyrodę, za tą piękną pogodę, za to, że możemy sobie siedzieć na trawie. I że ktoś tutaj pięknie przygotował ten podest, te głośniki, że są ludzie, którzy wkładają swoje serce w całe to przedsięwzięcie, Panie. I proszę Cię, żebyś teraz, Duchu Święty, przyszedł i przeniknął nasze serca i otworzył nas na te wszystkie łaski, które Ty chcesz w tych dniach czynić w naszych sercach, Panie. Modlę się za każdego, kto tutaj przyjechał z jakimiś wątpliwościami, kto przyjechał tutaj jako ostateczna deska ratunku, żeby faktycznie tutaj wydarzyły się rzeczy, wydarzyły się momenty, które przemienią serce, które zmienią życie. Panie, to wszystko, co my mówiliśmy dzisiaj w świadectwie, Twoje słowo mówi, że Twoim świadectwem jest duch proroctwa, więc proszę Cię, żeby to wszystko, co tutaj było wypowiedziane, te wszystkie wyciągnięcie ze złych myśli, z myśli negatywnych, samobójczych, z depresji, z różnych trudnych skłonności, z grzechu, Panie. Niech to wszystko stanie się ciałem w tym czasie. W imieniu Twoim, Jezu, ja proszę, żeby ci, którzy tutaj są, doświadczali łaski na każdy możliwy sposób, przez sakramenty, przez modlitwę drugiego, przez głoszone słowo, przez także to wszystko, co tutaj po prostu możemy spotkać, przez naturę, przez Twoje dzieło, Panie. I proszę Cię, żeby każdy ten moment, każde to ziarno, które tu zostanie zasiane, żeby ono wydało swoje owoce w obfity sposób. Modlę się o 100-krotność owoców tego czasu, Panie. I szczególnie za tych, którzy są mi podobni, teraz się modlę, którzy może są w uzależnieniu, w różnych skłonnościach trudnych. Proszę Cię o wolność, Panie. Przyjdź ze swoją mocą, ze swoją łaską i przemieniaj serca i też lecz rany, które często są bardzo głęboko w sercu, rany doświadczeń w rodzinie, rany porzucenia, rany odrzucenia, prześladowania. Niech te wszystkie rany dzisiaj się zabliźniają, Panie, i niech Twoja miłość przyjdzie jak balsam i wypełni te serca i tchnie pokojem, bo Panie, tam gdzie Twój duch, tam jest wolność. Ja dzisiaj przyzywam mocy Twojego Ducha Świętego, Panie, i modlę się o wolność w naszych sercach i o pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który jest pokojem nie z tego świata, ale pokojem z Twojego Królestwa. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj w nas. Modlę się, żebyś, Panie Jezu, przychodził do każdego na swój sposób. Modlę się też, żeby ta przestrzeń tutaj była wolna od wszelkiego ducha cynizmu, arogancji, ironii, takiego cwaniactwa. Modlę się, to co mnie po prostu gnębiło tyle lat, niech ta przestrzeń będzie wolna od tego, ale żaden duch prócz Twojego ducha, niech Twój Boży Duch po prostu zakróluje
w tej przestrzeni i niech czyni to, co Ty chcesz. O to się modlimy przez Chrystusa, Pana naszego.